Kongijczyk Christian Ejenga takimi akcjami kupował publiczność. Jednak po przegranej serii finałowej play-off z PGE Turowem z Zgorzelec latem 2014 roku Stelmet zdecydował się podziękować Ejendze za współpracę. To było w połowie obowiązywania jego kontraktu. Christian Ejenga podał nas do tak zwanego BAT-u, czy to jest sąd arbitrażowy w Genewie, no, któremu się my też podporządkujemy, bo takie zapisy są w kontraktach, na podstawie moim zdaniem całkowicie wyimaginowanych okoliczności. Sąd kapturowy nas skazał, no i teraz się będziemy bronić dalej. Ejenga na do widzenia dostał od Stelmetu 20 tysięcy dolarów odprawy. My, żeby zapłacić, musieliśmy mieć fakturę, poprosiliśmy o fakturę, oni nam wystawili tą fakturę zapłaciliśmy, a teraz mówią, że powinniśmy równocześnie zapłacić z momentem, kiedy upływał ten czas do wypowiedzenia. No myśmy mówili, no ale nie mieliśmy dokumentu. Koszykarz w sądzie walczył o 270 tysięcy dolarów odszkodowania. Genewski sąd wydał wyrok, na podstawie którego Stelmet ma wypłacić byłemu zawodnikowi 140 tysięcy. Arbiter tego nie wziął pod uwagę. Nie wziął pod uwagę między innymi tego, że podpisał umowę z Turowem. Potraktował to jako tak zwana pre-season kontrakt, więc moim zdaniem na kupę tam nas nastąpiło naruszeń, że tak powiem. No więc będziemy się odwoływać do sądu właściwego. Niestety dla nas to jest sąd szwajcarski. No i będziemy walczyć o swoje. Żeby podobnym sytuacjom zapobiec w przyszłości, Janusz Jasiński zapowiedział, że będzie jeszcze wnikliwiej śledzić treść kontraktów. Być może dlatego negocjacje przed kolejnym sezonem trwają tak długo.